Gdzie jest dźwięk? Halo? To powinna być kategoria specjalna w Fordzie, jak się szuka samochodu. To powinna być kategoria samochody elektryczne. Dlaczego takiej nie ma? A może jest? Może dodali? Nie ma. Nie ma, zobaczcie. To by nam ułatwiło sprawę w wyszukiwaniu, no nie? Drift cars, boogies, trucks, offroad, super GT, retro. Nie ma! Nie ma! Zobaczymy. EP9 powinno być chyba konkurencją dla tego Lotusa, jeśli chodzi o elektryki, nie? I to będzie najcichszy zlot, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Chyba będzie najciszej ze wszystkich zlotów. Ja nie będę wiedział, z której strony nadjeżdżacie, bo tak jak czasami mnie doganiacie gdzieś tam na drodze, czy podjeżdżacie gdzieś tam od tyłu, no to słyszę w słuchawkach stereo, że albo z lewej, albo z prawej, nie? A w tym wypadku to jedynie jak ktoś zatrąbi, to wtedy wiadomo, tak, ekologiczny zlot, no. To wtedy wiadomo, że ktoś nadjeżdża z tej czy z tamtej strony. Ja bym chciał, żeby w Forcie Horizon 5 pojawił się ten samochód z Cyberpunka, który był w czwórce. On co prawda chyba nie był elektryczny, ale generalnie modele w Cyberpunku wyglądały fantastycznie. Ja chyba ze względu tylko i wyłącznie na te modele tych samochodów zagram sobie z wami na streamie i przejdę całego Cyberpunka od początku do końca, a przy okazji przetestuję nowy komputer, który niedługo sobie podłączę, bo jestem też ciekawy, jak on będzie działał w Cyberpunku chociażby. W Cyberpunka przeszedłem całego na laptopie. Wiecie, mam tego takiego mocarnego laptopa od Asusa i bardzo fajnie mi się grało, nie narzekałem na nic kompletnie. Grałem sobie w 1080p, bardzo przyjemnie się grało, ale teraz będę mógł sobie odpalić wyższą rozdzielczość. No i jestem bardzo ciekawy, jak ten komputer nowy się spisze. Niedługo będę go podłączał, ale chyba zrobię taki specjalny stream, gdzie będziemy sobie montować tam wszystkie rzeczy, dyski moje do tego komputera nowego, bo on mi przyszedł tylko z jednym dyskiem 2 TB, a mam jeszcze swoje tam dyski do podłączenia, tam z modami do Assetto Corsy i tak dalej. No wszystko już skonfigurowane jest, trzeba to tylko podłączyć. Że zrobię sobie stream z montowania chyba tego wszystkiego. No ale tak, będzie trzeba przejść i tego Cyberpunka od nowa. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać i czy Cyberpunk się tak naprawdę zmienił, nie? Czy coś go tam naprawili, czy olali ten temat? Wiecie, Cyberpunk to... Ech. Szkoda gadać, nie? No ale może będzie fajnie. Znaczy, mi się fajnie grało w Cyberpunka do czasu, aż wymaksowałem sobie postać, bo wtedy można było łatwo rozwalać wszystkich przeciwników, którzy właściwie stoją w jednym miejscu i czekają na śmierć, no. Jak w jakiejś grze zrobionej na, nie wiem, to są te takie darmówki czasami na Steamie. No kiepsko, inteligencja przeciwników była bardzo słaba w Cyberpunk. No ale samochody, i właśnie ze względu na samochody trzeba będzie Cyberpunka sobie zagrać. I chyba wypadałoby, żeby jakiś samochód Cyberpunka się pojawił w Fordzie. Byłoby naprawdę fajnie, nie? Modele były świetnie zrobione, wykonane. Ktoś miał mega fajny pomysł na to. I nie pamiętam, czy w Cyberpunku był jakiś elektryk. Może nie tu na środku drogi, tylko tak mniej więcej tutaj kliknąłem, żebyście przejechali w te okolice. A chyba gdzieś tutaj w prawo zjedziemy. I zjedziemy w dół miasta i tam raczej coś będzie. Tak, to jest NIO EP9. Powiem wam, że samochód jest fantastyczny do jazdy na kierownicy czy na padzie. Świetnie się go prowadzi, jest przyczepny i dosyć szybki. Chociaż nigdy nic z nim chyba nie wygrałem. Ale jeździ się przyjemnie, no. Zaskoczyłem was! Haha, nie jedziemy w tą stronę. I co teraz? Cofamy. Dobra, chodźmy, poszukajmy jakiegoś parkingu. Tu musi gdzieś być, tutaj często gdzieś są jakieś takie straganiki, jakoś gdzieś coś tam ludzie spotykają czy coś. Musimy zawrócić. Dobra, ja sobie już odpalam drona i obejrzę wasze furki. I tak, po kolei Jaguar I-Pace. Zobacz na to. Co, w sumie samochód jak samochód. A, przeszklony dach, o kurcze. Fajna sprawa. Czekaj, na pewno jest przeszklony? Chyba tak. A coś nie prześwituje do środka. Ty, czy oni w Fordzie zrobili przeszklone dachy, które nie są przeszklone? A może on jest po prostu nieotwarty, ten dach? Bo
te przeszklone dachy, one mogą być jeszcze przyciemniane od środka jakby. Tam jest taka, taki jakby szyber dach pod tą szybą, który się otwiera. Nie wiem jak jest tutaj w tym Jaguarze, ale tak jest przeważnie w samochodach. Jakie felgi wybrał! Ej, to jest najcichszy zlot ever. Niebieskie lusterka? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Maciej, przyjechał... Ty, czy oni mają takie same felgi? Nie, ale podobne. Dobra, te są podobne. Czy tu jest negatyw? Nie, ten samochód po prostu wisi w powietrzu. Cały w macie. Maciej zrobił. Maciej zrobił w macie swojego Porszaka. Taycana. O, przypomniała mi się nazwa. Tutaj kolejny Taycan. Wiecie co, z tego co oglądałem filmy na YouTubie osób, które mają Taycany, to wygląda na to, że te samochody są jedne z najbardziej udanych elektryków na rynku obecnie. Oczywiście jeśli masz na zbyciu 800 tysięcy tam złotych, to możesz sobie na takiego Taycana pozwolić. Chyba nawet więcej kosztuje. Ale generalnie osoby, które mają tego Taycana, sobie go chwalą w porównaniu do innych elektryków. Że jest dobrze wykonany, że to jest taki kompletny, elektryczny, przemyślany samochód. Jedziemy dalej. Tutaj mamy, zobaczcie jakie to jest super szerokie. To jest zresztą nie o to, co ja mam. Super szeroki elektryczny samochód. Ma taki jakiś... Jezu, jak tu się dziwnie siedzi, zobaczcie. Tutaj widać nogi postaci. Nogi osoby, która siedzi w środku. I ta deska rozdzielcza jakby nie łączy się z tym przodem bezpośrednio, co jest mało spotykane w samochodach, no nie? Lotus ma to samo. Ej, Lotus ma dokładnie to samo, zobaczcie. Tu jest Lotus i ma dokładnie to samo. Lotus nie ma fotela. Nie, ma. Czekaj, to jest fotel, aha. Ach, ale to jest dziwne. Ty, ja mam wrażenie, że to jest jakaś jedna klasa samochodu, ten Lotus i to Nio. Jakaś taka klasa torowa. Nie wiem, ale samochody... No Nio jest na pewno, znaczy wydaje się być szersze od Lotusa. Ciężko powiedzieć, co? Ale oba samochody wyglądają fajnie. Lotus ma te takie charakterystyczne światła z tyłu. Świetnie one wyglądają w nocy, jak będziecie sobie w Fordzie jeździć. Mega. Ultra szerokie fury. Dobra, przechodzimy do Mustanga. No Mustanga to już specjalny odcinek był o driftowaniu. I patrzcie, jak się patrzy od niego od przodu, tako super fura, wszystko ekstra, no nie? No to myśli, że tu będą koła takie 25-calowe. A zobacz na te koła tutaj. No takie malutkie jak od taczki. Nie? Okropnie to wygląda w tym samochodzie. No nie pasuje. Powinni te nadkola tutaj pozmieniać jakoś, tak żeby to pasowało. Ja wiem, że to samochód wyczynowy i to nie jest tutaj najważniejsze, no. Ale no, głupio to wygląda. No zobaczcie na ten samochód, totalnie nieproporcjonalnie. Co innego można powiedzieć o miniaczu, bo w miniaczu wszystko jest proporcjonalne. Jest zrobiony tak, jakby to był zwykły, klasyczny miniacz, ale on kryje w sobie inną prawdę. Ty, on nawet ma kurek do czegoś. Czy to jest do wlewu paliwa? Nie wiem. Nie wiem od czego to jest, ale jest. Może to jest do ładowania. W każdym razie to jest elektryk. Ja nie wiem, czy on jest produkowany normalnie, ale w Fordzie jest elektryk. Chyba zrobili go tak o. Dobra, co tu mamy? Tutaj mamy znowu Jaguara. No i mamy Tachyon Speed. Ja wolę mówić Tachyon Speed, bo nazwa tego samochodu jest napisana tutaj. To jest jego nazwa, ja nie wiem jak to się czyta. Ale wolę mówić Tachyon Speed, czyli prędkość Tachyonu. Elektryczne Pagani? Serio? To jest co Pagani macza w tym palce, w tym Tachyonie? Chyba nie. Ja widziałem, że to jest zupełnie nowa marka, która odpowiada z tego Tachyona. Tam długo go testowali i tak dalej. Ale tu jest ciekawe w tym samochodzie jest to, że jakby pasażer siedzi za kierowcą bezpośrednio. I to wygląda tak, jakby pasażer miał raczej małe pole widzenia, zgadza się? Bo o ile kierowca jeszcze coś tam po bokach widzi, tak pasażer chyba dosyć głęboko siedzi w tym fotelu, który chyba jest też zintegrowany z całym tym kokpitem. Może to jest taki jednoczęściowy kokpit z włókna węglowego. Mega. I mamy zlot elektryków. Jak się czujecie, chłopaki, żebyśmy przejechali sobie jakiś wyścig w klasie S2? Albo jakąś pokazówkę sobie dupniemy. O, tylko gdzie? Raczej nie nocne. Na wulkan raczej nie.
Ja bym chciał mieć jakąś taką listę fajnych wysiłków stworzonych przez graczy, żebyśmy mogli sobie coś takiego polecieć. Dobra, jesteście gotowi? Chodźmy na autostradę i na początku autostrady się ustawimy i potem razem będziemy jechać przez autostradę, zobaczymy, kto ma szybszego elektryka. Ja przy swoim nic nie grzebałem przed zlotem, ale chyba coś jest tuningowane. Jest bardziej tak pod zakręty albo coś. Co tu? Ty, co to za typ? To nie jest od nas ten typo. Ej, on wziął, o właśnie, do tego Porsche przecież jest hybrydowy silnik. Ej, to nie jest od nas gościu chyba. Ten tutaj. Ej, znowu jakiś random się przyczepił. On nie wziął samochodu zlotowego, on się nie liczy. Dobra, jesteście gotowi? Odliczamy. Jeden. Zawsze trzeba na streamie trochę odczekać, aż wystarczy. O kurde, jak mój samochód cały przyspiesza. Gdzie jest dźwięk? Halo? Nic nie słychać. Horizon Arcade will begin shortly. O kurde. Gdyby to było dekru, to byśmy już jechali ponad 400 km na godzinę, bo tam można jechać, wiesz, w strumieniu aerodynamicznym. Jak jedzie jeden za drugim, no to można takie prędkości osiągać, że szok. Oczywiście Rimac wszystkich zdeklasował. Czekaj, ale ktoś tam oszukał. Przecież Rimaka nie było na zlocie. Ktoś wymienił Rimaka na coś z czegoś innego. U mnie 320 km na godzinę. Więcej nie umiem tym samochodem, niestety. Tak, Dekru 2 i cień. Tam się, to można 700 km dragowymi samochodami jechać. Ta gra jest przegięta. Ale na swój sposób fajna, nie? Właśnie, w The Crew są jakieś samochody elektryczne? Chyba nie ma. Ja max 255, to chyba miniaczem jedziesz. Czy czym? Zgadłem miniacz czy nie? Nie, w Fordzie nie ma w ogóle Tesli. To dziwne, przydałoby się, żeby była taka Tesla Plaid, no nie? Co jest najszybciej przyspieszającym samochodem produkowanym seryjnie. Jamera jest też hybrydą, tak, tak. Jamera ma trzycylindrowy, dwulitrowy... Tak, dwulitrowy chyba ma trzycylindrowy silnik i do tego jest wspierana silnikami elektrycznymi. O, i to jest mój Maxik. O nie, Maciej mnie popsuł. Ale Maciej nie zrobił tego specjalnie, on mnie po prostu nie widzi. On mnie nie widzi na wyścigu i nie widzi mnie w jeździe dowolnej. Mini Cooper! BMW ktoś wziął? Aha, to ten ziomek co pisał, że on nie ma nic w klasie S2, okej. Okay. Ale czekaj, on nie jest chyba z nami? Nie jest, dobra. Myślałem, że on nie jest z nami w konwoju, ale jest. Posłuchajcie tych samochodów, posłuchajcie tego. Tutaj to BMW jak nas mija nawet. To jest bardziej słyszalne niż te elektryki. O, słyszeliście to? Mustang brzmi naprawdę fajnie. Ale się fajnie jeździ tym samochodem. Naprawdę, super. Świetnie się trzyma drogi. Mazdy elektrycznej nie ma. Chyba nie ma jakiejś takiej sportowej Mazdy. Szukam teraz w pamięci. Sportowej Mazdy elektrycznej chyba nie ma. Ja nie mam żadnej przyczepności. No tak, pury skombinowaliście. Nie, niektóre samochody ciężko zrobić pod przyczepność. Tak, żeby ten... Musicie sobie przetestować EP9, którą jeżdżę teraz.
jeśli nie jeździliście jeszcze żadnym takim elektrykiem dobrym. EP9 nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, ale na pewno będzie to jeden z najprzyjemniej prowadzących się samochodów elektrycznych w grze. To mogę was zapewnić. Nie ma mocnego skrętu, ale jest taka na zakrętach, jest taki na zakrętach ultra stabilny ten samochód. I na pewno 4 koła, elektryk, jeden bieg, czego więcej chcieć, nie? Ja sobie faktycznie wydłużę te biegi trochę. Tutaj w niektórych momentach mi brakowało, a to nie był Goliat nawet. MX30, elektryk całkowity? Nie wiadomo. Nie ma jeszcze z Mazdy nic nowego, nie? A MX30, aha, chodzi ci, że to z prawdziwego świata. Że to jest... no, elektryk. A to jest sportowe? Ale się tym fajnie jedzie. No i co? Zrobiliśmy sobie zlot elektryków, zrobiliśmy sobie zdjęcia elektryków. Nie było jeszcze takiego zlotu, nie? Najszybszym elektrykiem... Ktoś tutaj pisał, że Lotus jest, tak? Obecnie. Też mam tego Lotusa, ale chyba nie prowadzi się tak dobrze jak to. Mimo, że może być szybszy. Jest w klasie X obecnie, kurde. Nie było zdjęcia? Faktycznie! O nie, nie zrobiliśmy zdjęcia, to musimy zrobić zdjęcie. Ty, bo ja tam przeglądałem wasze furki, ale zdjęcia nie było. Ktoś tu powinien wygrać punkt za spostrzegawczość. O kurde. To nic, co, musimy zrobić zdjęcie. Koniecznie! Okropnie wygląda ten spoiler, co? Zróbmy sobie tutaj przy tych, w tym kurorcie takim zdjęcia. Zdjęcie musi być. Zrobiliśmy dzisiaj zdjęcie w locie Hot Wheelsowe. Przy hotelu, no dokładnie, przy hotelu. Tutaj jest fajnie. Czekaj, w inną stronę pojechałem. Dobra, tutaj też możemy sobie skrócić. Kurde, tutaj trochę rozwalę. Aby nie było widać tego na zdjęciu, będzie katastrofa. My zawsze takie ultra realistyczne foty dupimy. O, tutaj ktoś przeleciał, dobra, myślałem, że ja będę najgorszy. Tu prawie nic nie ma, nie? I co, tu, że tu gdzieś? Będzie dziwna fota. I co, że to, kurde, kamienie się rozwaliły. Na plaży nie będzie pasować. Jak się tu ustawić? Ciemno się robi, nie ma czasu! Tu się malowanie Duracella sobie ktoś zrobił. Na schodach? Dobra, to chodźcie na schody. Ale są wakacje, nic nam się nie chce. W ogóle ja protestuję. Wiecie co, ja nie chodzę do szkoły już dużo lat. Ale powiem wam, że jak widzę, że w szkole są jakieś podręczniki, zeszyty, długopisy, to mnie szlak trafia, bo mi się przypomina najgorszy czas w wakacjach, kiedy zeszyty na półkach sklepowych oznaczały półmetek wakacji. To jest najgorsze, co może być, no. Tak jakby mi ktoś liczył czas wakacji. Okej, już pół wakacji minęło, już po wszystkim, dziękujemy. Do roboty, albo do szkoły. Jak jest? Ej, to będzie najgorsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy. Najgorsze. Zlot w F1 2022? No, myślę, że dałoby się coś takiego zrobić. Why not? Tutaj koło prześwituje przez schody. Dobra, jedno zrobimy sobie takie, no... Poprawiliście się trochę? Zaraz zobaczymy. O, już ciemno. O, dobra, dobra, teraz jest git. Teraz jest git. E, mały się wtopił w... Naprawić tą furę czy zostawić, tak? Mały się wtopił tu w otoczenie, zobaczcie, zielona trawa, zielone auto. Naprawić tą furkę, masz. I tutaj też Mustanga umyję. Ten Mustang się jakoś bardzo szybko obrudzi, nie wiem czemu. Dobra, rozjaśnimy trochę. Ale cudowna fota. Nie no, to będzie najbardziej realistyczne zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy w Fordzie. Turbo realistyczne. Lepiej jest.